Witam was w trzeciej części otwierania 12 boosterów najnowszej serii Pokémon Boundaries Crossed. Został nam Landorus Terian. Jeśli oglądaliście wcześniej, wiecie, że jestem zajebiście zadowolony z pulów, jakie udało mi się osiągnąć. Swojego full arta albo exa już wyciągnąłem, więc jeśli jakimś cudem byłby jeszcze jakiś, to w tym momencie mogłoby być albo, ale raczej nie będzie. Ale i tak wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jak najlepszym. Chociaż w sumie taki pies jak Raikou to totalny debeściak, nie ukrywam. Chyba Tepig mnie bardzo lubi. Dobra, code card. Pierwsza z trzech ostatnich na finał. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Dobra, jedziemy. Tepig. I Charmander pod rząd. Jest w tym jakaś symbolika. Purloin? Dunsparce? Jego chyba nie miałem. Krogang? Skarmory, ten którego chciałem. Numer 96, zgadza się. Delcati? Vibrava? Jeśli ktoś się zastanawia, czemu mi się tak Delcati podoba, to sobie popatrzcie na to tło. Vibrava? Mienfu? Czyli mam już Mienfu i Mienshao Kakao. To jest też ten, którego chciałem, ale chyba chciałem obydwa. Reverse, to jest common. I jako mój rare White Curem, czyli też karta z tych, które najbardziej chciałem. Aczkolwiek jestem zdziwiony, bo to nie jest holo. To nic nie zmienia, bo jest totalnie zajebista. Ale widzicie, dowiadujemy się codziennie czegoś nowego. Czyli robi się ostro, gorąco. Temperatura sięga zenitu, sufit zaczyna płonąć. Zraszacze zaczynają się uruchamiać. Straż pożarna zaczyna przyjeżdżać, walić drzwiami i oknami. Ale nic nie zgasi naszego zapału do... Unowa Champions League! Code card. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. And if you wanna beat them all, then better throw the thing at your Pokémon. Dobra, jedziemy. Duskull. Tangela. Oddish. Gotita. Mienfu. Znany także jako Mienshao Kakao w pewnych kręgach. Jednak nie w tej formie, lecz w następnej. Wartortle. Kurna, Blastoise mi już tylko brakuje do tej sesji. I Servaina i Serperiora, ale raczej nic już z tego teraz nie będzie. Town Map. Delcati. Electabuzz i to jest common? Dziwne. I mój rare. Unfezant. To jest jedna z kart, którą chciałem. W porządku. I na zakończenie. Wiecie, niektórzy robią duże halo z otwierania ostatniej paczki, żeby było coś wyjątkowego. Mi wystarczy, żeby było cokolwiek zajebistego. Nie musi być żaden ten rare holo. Matko Boska, oczywiście, że musi być rare, bo bym ich podał do sądu. Rare jest w każdej paczce. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Pokeball. Pikachu. Tyś mi musiał na koniec wyskoczyć, stary. Chinchu. Meryl. Dwebble. Krogang. Skyla. Ona jest też jednym z full artów w tej serii. Servine. Zajebiście, czyli udało mi się osiągnąć tylko Charmandera pełną linię, a Servaina i Blastoisa bez ostatnich form. Gotita jako reverse i jako ostatni rare Black Curem. Zakończenie z klasą, także nie holo, też myślałem, że holo, ale udało się wyciągnąć mi i White Curema i Black Curema z regularnych, regularnych holosów, czyli tak. Coś wam zaśpiewam, bo po prostu nie mogę tego ten. Nie trafił mi się Serperior, a tutaj miałem coś takiego przygotowanego, jeśli by on był. Jeśli was to nie interesuje, to możecie lecieć. Słuchaj, to jazda, że trafił mi się debeściak jak on. Kupiłem se boostery w nadziei na fajne karty. Kupiłem se, ach 12 kupiłem.
To dość loteria, bo mój los niewiele warty. Kupiłem je, 12 kupiłem se jeszcze. A tu patrzę i mam zgon. Uderzyło mnie jak dzwon. Co mi się trafiło, jak mnie uderzyło? Właśnie dla takich kart ten fach ogromnie jest wart. Konkretnie dlaczego chcę tu zapodać wam? Trafił mi się on dawać szybko tron, je demyściak superior. Chciałem i mam go, czuję się bosko, tak. Żadnych więcej tu zmor, od teraz jest Serperior. Ale nic z tego, nie ma Serperiora, chociaż to i tak nic nie szkodzi. A jeśli byłby Blastoise? Blastoise! 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 Fryska złodzon! Czyli tylko moją reakcję na Charizarda widzieliście, że automatycznie mi się wszystko opłaca. Kurde, chciałbym zrobić podsumowanie, ale wszystko pochowałem. Wiem, że jestem zajebiście zadowolony, bo mam Charizarda, co go chciałem. Mam wiele z tych konkretnych, jakby najbardziej symbolicznych kart dla tego seta. Dobra, chyba czas na pytania, zwłaszcza, że trochę ich będzie. To będzie tak. Pytanie numer jeden. Która karta lub karty spośród wszystkich tutaj, które widzieliście, najbardziej wam się podobała? Pytanie numer dwa. Możecie wejść na Pokebeach i tam wyszukać jakby spis wszystkich skanów dla tej serii i napiszcie, które karty wam osobiście najbardziej się podobają i najbardziej byście je chcieli. Pytanie numer trzy. Myślałem, że będzie ich więcej. Wszystko. Piszcie o wszystkim, co tylko wam się tu w jakikolwiek sposób spodobało, nie spodobało, uchwyciło waszą uwagę i takie tam. Ja uważam, że jest naprawdę, naprawdę zajebiście. Sprawdzę jeszcze listę, które miałem, czyli tak. Miałem Venipede, Oshawott. Venipede miałem, Oshawott miałem, Duot miałem, Samurott nie, Wirlipede nie, Scolipede nie, Mienfu jednego tak, Mienshao Kakao tak, Purloin tak, Lipard nie, Black Curren tak, White Curren tak, Landorus nie, Unfezant tak, Heracross nie, Shaymin nie, Numel tak, Kamerup tak, Tepig tak, Pignite tak, Embor nie, Keldeo tak, Senshu tak, Skarbor 96 tak, Lopunny tak, Cheren nie, Shiny Terrakion nie, Shiny Altaria nie, Ditto nie, Snorlax tak, Miał tak, Vibrava tak, Flygon nie, Toxicroak tak, Grampik tak, Delcati tak, Charmander tak, Charmeleon tak, Charizard tak, Skyter tak, Scizor tak, Snivy tak, Servine tak, Serperior nie, Skrull tak, Wartortle tak, Blastoise nie, Tailow tak. Czyli ogólnie oprócz najrzadszych kart opłacił mi się niewyobrażalnie, możecie sobie sami przewinąć listę, podałem zanim otwierałem karty, prawie wszystkie karty, które chciałem, około 90% mi się trafiły, więc na tle jakby czystej sympatii ze względu na to kupno osiągnąłem jackpot oraz, jakby to powiedział Dr. Doom, po podbiciu nowego państwa i dołączenia go do Latferii, osiągnąłem swój cel. Pozdrawiam, pamiętajcie, piszcie o czym chcecie i... Bo!